W obliczu obecnej sytuacji na świecie, nasz rząd zaleca spędzanie czasu w domu i izolowanie się od świata zewnętrznego. Na szczęście my, fani motoryzacji, mamy łatwiej, bo możemy się izolować również za kierownicą samochodu. Tak, wiem, że na rynku jest już dostępna nowa, ósma generacja Volkswagena Golfa, a ja znajduję się w Golfie tak naprawdę 7,5, ponieważ jest to siódma generacja po faceliftingu. Natomiast nie jest to też taki zwykły Volkswagen Golf, ponieważ jest to Golf R-ka, a ósmej generacji R-ki jeszcze na rynku nie ma. I co jeszcze warto wspomnieć, nie jest to zwykła R-ka, ponieważ została ona delikatnie przerobiona przez właścicieli tego samochodu, czyli wypożyczalnię Volante Cars, z której to auto możecie wypożyczyć. Link macie w opisie. Natomiast do szczegółów wizualnych, co tutaj w tym aucie zostało zmienione, przejdziemy za chwileczkę. Szymonku! Szymo! Mówiąc w skrócie, główne modyfikacje, jakie Volante Cars wprowadziło do tego samochodu, to przyciemnione przednie lampy, dokładka przedniego zderzaka, no jak widać akcesoryjne felgi, a do tego z tyłu mamy dokładkę na dachu, taki można powiedzieć spoilerek, dyfuzor, który nadaje temu samochodowi charakteru, no i oczywiście większe i oczywiście głośniejsze końcówki układu wydechowego. Powiem Wam szczerze, że mimo tego, że to tylko Volkswagen, że to tylko Golf, to zawsze spośród tej trójki hot hatchy odwaga, czyli Leon Cupra, Audi S3 i Golf R-ka, to R-ka podobała mi się zawsze najbardziej, jest jakoś tak najostrzej narysowana, najbardziej zadziorna, a do tego w tej konfiguracji z granatowym lakierem i z wieloma czarnymi wstawkami, w tym m.in. ciemne szyby, czarny dach, czarne felgi, no moim zdaniem prezentuje się po prostu obłędnie, jest zrobione tak gustownie, szykownie i ze smakiem. Jeszcze szybki rzut oka na wnętrze. Tutaj tak naprawdę spotykamy się z najbardziej pospolitą częścią R-ki. Nie ma tutaj żadnych wodotrysków, nie ma tutaj nic specjalnego, czegoś, co by się wyróżniało. Jest tylko niemiecka poprawność, dużo szarości, które oczywiście rozumiem, że mogą się podobać, natomiast no, nie ma tutaj po prostu jakiegoś takiego wyjątkowego feelingu. Oczywiście jest też dosyć nowocześnie, mamy duży wyświetlacz na środku, mamy wirtualny kokpit, który jest bardzo estetyczny i sprawia, że to przede wszystkim daje nam takie poczucie nowoczesności w tym samochodzie, ale poza tym naprawdę bardzo, bardzo normalnie powiedziałbym. No, myślę, że Golf R-ka z perspektywy kierowcy jest autem przede wszystkim dla kogoś, kto szuka czegoś stosunkowo praktycznego, ergonomicznego, nie wyróżniającego się z tłumu, ale zarazem szybkiego. Jeśli chodzi o mechanikę, to względem serii to auto różni się tak naprawdę tylko wydechem. Czy jest głośniej? To na pewno. Natomiast czy jest szybciej? Obstawiam, że nie, a nawet jeśli to różnica bez nowego napisanego programu dla silnika jest w granicach błędu pomiarowego, no praktycznie rzecz biorąc niezauważalna, ale za to brzmienie tego nowego strzelającego wydechu jest po prostu czystą poezją. I uprzedzając Wasze pytania, nie, wydech w tym samochodzie to nie jest przelot. Tak naprawdę zachowany tutaj został nawet filtr GPF, czyli ten filtr cząstek stałych, który jest stosowany w nowożytnych silnikach benzynowych, który, tak jak wiecie, w większości nowych aut zabija brzmienie silnika. No. Natomiast tak jak w przypadku Seata Leona Cupry w trybie Cupra, w przypadku Audi S3 w trybie Dynamic, tak też tutaj w Volkswagenie Golfie R w trybie Race, mamy syntezowany dźwięk wydechu z głośników wewnątrz samochodu. No i muszę przyznać, że nie słucha się tego ze zbytnią przyjemnością.
A właśnie, nie wspomniałem Wam jeszcze o dwóch ciekawych detalach, które zaskoczyły mnie naprawdę pozytywnie. Pierwszy z nich to kluczyk, który mimo tego, że wygląda dokładnie tak samo jak w wcześniej wspomnianych wagach, to różni się on metalową obudową, która okala dół tej obudowy z logiem R, która sprawia, że kluczyk jest taki cięższy, wydaje się przez to porządniejszy, no i bardziej premium. Druga mała rzecz, która mnie zaskoczyła w przypadku tego samochodu, oczywiście pozytywnie, to mały detal, który znajduje się z tyłu samochodu. Otóż patrząc się na tył tego auta, zastanawiałem się, gdzie znajduje się kamera cofania. I otóż okazuje się, że znajduje się ona pod znaczkiem Volkswagena. Nie da się ukryć, że jest to taki zabieg inspirowany troszeczkę marką Mercedes, ale to tylko i wyłącznie moim zdaniem in plus, taki mały kroczek Volkswagena w stronę klasy premium. Choć wiadomo, że Volkswagen nie jest, ani nawet nie próbuje być premium. Jakość wykonania wnętrza jest poprawna, ale nie powalająca. Materiały całkiem przyjemne w dotyku, estetyczne, ale głównym problemem jest ta wszechobecna szarość. Na zewnątrz natomiast jest to po prostu ładny kompakt z zadziorem i kilkoma ciekawymi detalami, takimi jak chociażby bardzo ładne LED-owe tylne lampy z dynamicznymi kierunkowskazami. No i musicie przyznać, że to auto w garażu, w sztucznym oświetleniu, w tym granatowym kolorze prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście jak na Volkswagena. Nie no, żartuję, jest naprawdę spoko, jest nieźle. Natomiast jedziemy Golfem R-ką, a więc hot hatchem, w którym istotne są wrażenia z jazdy. I jak tutaj wypada Volkswagen? Naprawdę nieźle, ale niewzorowo. Powiedziałbym, że na taką piątkę z minusem. Na pewno na minus zasługują tutaj tendencje do podsterowności tego samochodu na suchej nawierzchni oraz taki turbo lag, który jest znany w sumie z praktycznie wszystkich samochodów grupy WAG, które posiadają pod maską silnik TSI. Natomiast w jaki sposób działa ten turbo lag? Już Wam tłumaczę. Działa to mniej więcej w taki sposób, że jak jedziecie sobie, no i powiedzmy macie jakiś tam średni zakres obrotów, około 3000, chcecie depnąć gaz do oporu, deptacie ten gaz i auto robi coś takiego, tak serio? Do oporu? Do podłogi? No dobra, nie? I się wtedy dopiero zaczyna zbierać. A, no i muszę Wam powiedzieć, że jest jeszcze jedna wada Volkswagena Golfa R-ki, no tak samo zresztą w przypadku Audi S3 i Leona Cupry, czyli hamulce. Hamulce, które nie grzeszą zbytnio swoją skutecznością i po kilku mocniejszych hamowaniach tak naprawdę czujesz, że pedał hamulca zaczyna się zachowywać w nieco inny sposób i zastanawiasz się, czy powinieneś już się żegnać ze swoim życiem. Także ja na pewno, będąc w posiadaniu takiego Golfa R-ki, prócz wydechu, który w tym samochodzie był po prostu najlepszym wyborem, najlepszą możliwą modyfikacją, jaką można było tutaj zrobić, mając porównanie do innych wagów, które wychodzą teraz z serii i są totalnie ciche, no to myślę, że pomyślałbym tutaj o jakimś ciekawszym układzie hamulcowym, bo przydałby się. Jaki jest więc tak generalnie Volkswagen Golf 7,5R? Poprawny, ale miejscami chyba aż zbyt poprawny. To auto niczym nie szokuje, ale dzięki temu jest właśnie tak bardzo popularny i rozpoznawalny na całym świecie, bo jest niewiele osób, którym taki samochód się nie podoba. To auto jest skuteczne, bardzo neutralne i posłuszne, a do tego to jest taki samochód, który sobą nie próbuje niczego szczególnego udowadniać. To jest po prostu Golf, ale za to Golf, który potrafi pojechać naprawdę szybko. Generalnie można powiedzieć, że ten test to takie swojego rodzaju pożegnanie z Golfem 7 generacji, ponieważ jak wiecie, już weszła do sprzedaży 8 generacja i w sumie jeśli chcecie sobie kupić takie auto, to chyba z cenowego punktu widzenia nie ma lepszego momentu, bo dodatkowo jeszcze mamy teraz tą pandemię, która również dosyć mocno podburzyła rynek samochodów nowych, także w salonie to auto da się wyrwać teraz naprawdę tanio. Albo jeśli nie chcecie kupować takiego auta, to możecie je sobie wypożyczyć z Volante Cars i to już w poprawionej wersji z wyeliminowaną największą wadą nowych R-ek, czyli z cichym wydechem, który tutaj jest miodzio po prostu. Ja Wam bardzo pięknie dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy było ok, czy macie jakieś spostrzeżenia, co chcielibyście innego zobaczyć na temat samochodów.
na naszym kanale oczywiście. Wpadnijcie też na Instagrama, bo tam też wchodzimy z Wami w takie interakcje. Możecie nam zadawać pytania na temat różnych aut, które testujemy. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie, tak jestem Wam bardzo wdzięczny. Trzymajcie się, do zobaczenia. Odejdź ode mnie. 1,5 metra.